W 1996 roku adwentyści Dnia Siódmego składali dary 13 soboty na rozbudowę adwentystycznego seminarium Afryki Zachodniej, dziś znanego jako Uniwersytet imienia Babcocka. Dysponowaliśmy tylko kilkoma salami lekcyjnymi, ale mając takie wsparcie, mogliśmy znacznie zwiększyć ich liczbę i zbudować pokoje dla wykładowców. Wtedy było tu 500 studentów i 29 wykładowców. To był początek wielkich błogosławieństw, które teraz widać na całym kampusie w postaci licznych budynków. Dziś Uniwersytet Babcocka kształci ponad 8 tysięcy studentów. Mieliśmy skromne początki, ale zaszliśmy daleko. Uniwersytet nosi imię Davida Babcocka, pioniera misji adwentystycznej w Afryce Zachodniej. Kształcenie stanowi istotny element misji Kościoła w tym regionie. Poselstwo adwentystyczne dotarło do Nigerii w 1914 roku, kiedy pastor Babcock przybył tu z Sierra Leone. Nasi seniorzy opowiadają, że misję w Nigerii można było rozpocząć dzięki funduszom pozyskanym ze sprzedaży parceli w Sierra Leone. Witamy w Wydziale Zachodnio-Centralno-Afrykańskim. Patrząc na mapę Afryki na południe od Sahary, znajdziesz większą część terytorium Wydziału Zachodnio-Centralno-Afrykańskiego. Rozciąga się on od Wysp Zielonego Przylądka do Republiki Konga i od Senegalu do Republiki Środkowoafrykańskiej. W skład wydziału wchodzą Ghana, Nigeria i Kamerun, a także Burkina Faso, Mauretania i Mali. Bogata historia ukształtowała tu jeden z najbardziej kulturowo zróżnicowanych regionów świata. Na pierwotne wspólnoty plemienne wpływ wywierali handlarze i osadnicy z północy, nawet z Konstantynopola, dziś znanego jako Istanbul. Później nadeszła era kolonizacji europejskiej. Silne piętno odcisnęli tu Brytyjczycy, Francuzi, Niemcy i Portugalczycy. Ze względu na uwarunkowania historyczne na północy dominuje religia muzułmańska, a na południu mieszają się z chrześcijaństwem rodzime religie Afryki. Mimo wyzwań, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego wciąż się tu rozwija. Obecnie 866 tysięcy wyznawców gromadzi się na nabożeństwach, tworząc 3,5 tysiąca zborów. Jednak biorąc pod uwagę 360 milionów mieszkańców, jeszcze wiele pozostaje do zrobienia. Wyzwań mamy wiele, ale nie nazywamy ich problemami, bo uważamy, że są okazją dla Boga do okazania swojej chwały. Wyzwania traktujemy jako możliwości. Jakkolwiek byśmy je nazywali, głoszenie Ewangelii jest tu utrudnione także przez położenie geograficzne i klimat. Ten rejon w dużej mierze pokrywa Sahara. Stoją tu przed nami wyzwania fizyczne czy też środowiskowe. Bardzo skromne opady deszczu powodują suszę. Brak deszczu to spore wyzwanie dla Kościoła, który chrztu dokonuje przez zanurzenie. Niekiedy trzeba z nim poczekać aż do kolejnych opadów. Trudno jest tu zatroszczyć się o potrzeby bliźnich, bo susza wyniszcza uprawy. A gdy pojawia się deszcz, to w takich ilościach, że z kolei dotyka ich powódź. Niewielkie plony, które mogliby zebrać, zabiera im woda. Środowisko naturalne to nie jedyne wyzwanie. Chrześcijanie są tu mniejszością. Muzułmanie stanowią połowę populacji, a wyznawcy rodzimych religii Afryki około 20%.
Znaczy to, że 70% ludności nie ma pojęcia o Jezusie Chrystusie. Choć tylko 1/5 ludności to wyznawcy religii rodzimych, ich tradycje wciąż są istotnym elementem kultury. Wielu chrześcijan i muzułmanów angażuje się w niektóre praktyki. W wielu społecznościach publiczna ewangelizacja mniejszości chrześcijańskich nie jest mile widziana. Będąc świadomi ogromu pracy, przywódcy adwentystyczni w Afryce Zachodniej powierzyli te wyzwania Bogu. Modląc się, powiedzieliśmy Bogu, że złożył obietnice, których dotrzymuje. Wiemy, że gdy Bóg coś mówi, to na pewno to spełni. I tak się dzieje. Jesteśmy świadkami cudownych zmian w naszym wydziale. Od lat adwentyści służą miejscowej ludności dzięki edukacji prozdrowotnej i systemowi szkolnictwa. W wielu miejscach możliwy jest tylko taki kontakt z adwentyzmem. Dziś odwiedzimy Benin i Senegal, gdzie Kościół zapewnia wysoki poziom kształcenia dzięki nowym szkołom. Senegal położony jest na zachodnim wybrzeżu Afryki. Stolica kraju Dakar jest najbardziej wysuniętym na zachód miastem na kontynencie afrykańskim. Ten francuskojęzyczny kraj zamieszkuje ponad 13 milionów ludzi. Ponad 90% ludności to muzułmanie. Chrześcijanie stanowią tylko 5%. Jak w wielu innych krajach świata, postępuje tu urbanizacja. W Senegalu ponad 42% ludności mieszka w miastach, których populacja wzrasta z każdym rokiem. Kościół liczy tu ponad 500 wyznawców, którzy co tydzień gromadzą się w 6 zborach i 2 grupach. Jak w większości zborów adwentystycznych w Afryce, wychodząc pozdrawiasz każdego, kto wyszedł przed tobą, a ciebie pozdrawia każdy, kto wychodzi po tobie. Wykształcenie jest tu bardzo cenione i potrzebne. Tylko połowa populacji w wieku powyżej lat 15 umie czytać i pisać. Dlatego adwentystyczne szkoły kształcące na wysokim poziomie są atrakcyjne dla wielu rodziców. Na wybrzeżu ludzie utrzymują się z połowu ryb. Kolorowe łódki to tutaj częsty widok. Benin położony jest między Nigerią a Togo. Mieszka tu prawie 10 milionów ludzi. Co sobotę 5400 adwentystów dnia siódmego gromadzi się w 43 grupach i 16 zborach, podobnych do tego w Parakou, mieście liczącym 180 tysięcy mieszkańców. To ważny ośrodek handlowy i stacja końcowa linii kolejowej prowadzącej z Kotonu, największego miasta Beninu. Językiem urzędowym Beninu jest francuski. Dla wielu ludzi podstawowym środkiem transportu są motocykle, a na drogach wodnych korzystają z łodzi. 42% populacji Beninu to chrześcijanie. 17% mieszkańców wyznaje wudu. W zależności od tego, skąd pochodzisz, codzienne zajęcia takie jak robienie zakupów, tankowanie benzyny lub przygotowywanie posiłku mogą wyglądać znajomo albo bardzo się różnić. Mamy nadzieję, że dzięki wizycie w Wydziale Zachodnio-Centralnoafrykańskim poznaliście stojące przed nami wyzwania i przejawy Bożego błogosławieństwa. Dziękujemy Ci za wsparcie misji w Wydziale Zachodnio-Centralnoafrykańskim i na całym świecie. Módl się o przezwyciężenie wyzwań stojących przed Kościołem w tej części Afryki. Wierzymy, że w wyznaczonym przez Boga czasie otrzymamy od Niego klucz, którym otworzymy drzwi dla Ewangelii w naszym kraju.